Zaraz odpalimy sprzęt, który sprawi, że naczepa bez ciągnika przejedzie w godzinę 700 km. Jak to jest możliwe? Zaraz się dowiecie. Siemaneczko, siemaneczko, słuchajcie, firma Wielton zaprosiła mnie do współpracy przy testowaniu ich prototypowej naczepy. Z tego co wiem, to mam wykonać kilka przejazdów, gdzie później to będzie sprawdzane na jakimś symulatorze. Ale jak to dokładnie będzie wyglądało? Sam jestem tego mega ciekaw. Jedynie co wiem, to ten sprzęt generuje takie siły, gdzie może wyburzyć dookoła budynki. Czyli naprawdę będzie grubo, sam już jestem mega podjarany, jak to w ogóle wygląda tam od środka. Dlatego zostańcie do końca tego materiału, bo naprawdę będzie się działo. Jesteśmy na miejscu, idziemy teraz zebrać wszystkie formalności, podpinamy naczepę i idziemy na trasę referencyjną. Dzisiaj robimy trening wytrzymałościowy, ale nie mój, tylko naczepy. Ona w tym momencie się ładuje, a ja otrzymałem kluczyki i idziemy ją mocno przetyrać. Nie po tylko drogach autostradowych, ale również po dziurach. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Podpinamy przewody. Jeszcze stopki do góry i jedziemy w trasę. Dobra, tu jest to. Let's go, przygodo! Ten symulator testuje wytrzymałość naczep i przyczep. Męczymy nim prototypy naszych produktów, by dowiedzieć się, które elementy dostają najbardziej w kość w trakcie eksploatacji i wyłapać ewentualne słabe strony. Chodzi o to, by w ostatecznej wersji naczepa albo przyczepa miała jak najlepsze właściwości przy zachowanej dużej wytrzymałości i trwałości komponentów. Tym razem będziemy testowali nową naczepę plandekową serii Cartain Master. Przygotowania do testu trwają kilka tygodni, bo wierne zasymulowanie warunków drogowych wcale nie jest proste. Musimy mieć jakiś punkt odniesienia, stąd konieczność wykonania przejazdów referencyjnych, które tym razem wykona dla nas Adrian. Zanim naczepa wyjedzie w teren, trzeba ją oczujnikować. Każdy test to setki metrów kabli i dziesiątki urządzeń. Używamy 40 czujników różnych rodzajów. To przykładowo akcelerometry, czujniki przemieszczeń, tensometry, czujniki ciśnieniowe czy GPS. Tak przygotowanym zestawem Adrian będzie mógł wyjechać w trasę. Startujemy! Dowiedziałem się, że mam nie jeździć tylko po autostradach, ale również po drogach złej jakości, bo czujniki, które mam zamontowane na czepie, mają zebrać jak najwięcej danych też o takich drogach, a nie tylko na autostradzie, bo wiadomo, że na autostradzie się w miarę płynnie jedzie, tak? I ta naczepa się będzie mniej zużywała, ale w praktyce jest tak, że jeździmy, można powiedzieć, wszędzie, po autostradzie i też po tych gorszych drogach. Jedziemy, jedziemy też takimi dziurami, kurde. Uwaga! Czyli test jest dobry. W tym momencie mam załadowane, słuchajcie, 20 kilka ton, że jestem na maksa załadowany, czyli cała masa całkowita pojazdu wynosi 40 ton. Jak testować, to grubo, prawda? Przejazdy referencyjne mają odzwierciedlać warunki, w których naczepa będzie pracowała na co dzień. Jednak najbardziej zależy nam na zarejestrowaniu możliwie najgorszych warunków, które będą silnie eksploatowały sprzęt. Oczywiście w przypadku naczepy plandekowej nie wyjeżdżamy w teren, bo takie naczepy nie jeżdżą w terenie. Tu jako ekstremum rozumiemy na przykład drogi bardzo złej jakości. Pomału zbliżamy się na drogi bardziej autostradowe. Wiadomo, łapiemy dane z takich złych dróg, jak również łapiemy dane z tych lepszych. Teraz wjeżdżamy na drogę S8 i pewnie takie pytanie zadacie, no tak, testowałeś naczepę
na drogach gorszych, czyli po dziurach. Następnie obwodnica Wielunia, tam też przecież jechało po równym i dość szybko. To po co droga S8? No słuchajcie, bo tutaj będę mógł na spokojnie przejechać długi odcinek drogi bez zatrzymywania, bez zwalniania, czyli można powiedzieć tak w naszym języku kierowców ciężarówek na odcięciu, tak? Oczywiście jak pozwolą przepisy i tachograf, bo niektórzy mogą mieć nawet na 65 odcięcie, tak? Dlatego jedziemy, ile fabryka da, przejeżdżamy około 100 km i zbieramy kolejne dane do czujników. Test na drodze szybkiego ruchu, dokładnie S8, pomału dobiega końca. Zjeżdżamy teraz na bazę, aby zobaczyć, co czujniki zapisały z tej naszej całej jazdy. No i najważniejsza część programu, symulator! Cały projekt robi wrażenie, ale my to zobaczymy na żywo. Jest ciekawie. Jak to na trackera pakera przystało. Kilka serii wstępnych i działamy. Jest grubo. Tutaj nie ma miękkiej gry. Jest grubo. Pamiętacie, co Wam mówiłem podczas jazdy, że zbieramy dane do czujników, które później będą wykorzystane w systemie. I oto właśnie jest ten symulator. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Naczepa przejedzie 500 000 kilometrów w 4 tygodnie dzięki tym oto siłownikom. Zwróćcie uwagę, że każdy siłownik posiada swój panel sterujący. W zależności, czy naczepa jest pusta czy pełna, generuje nam odpowiednie ciśnienie. Idziemy dalej. Wszystkie nierówności drogi, które Adrian zarejestrował, zostaną przeniesione na naczepę z wykorzystaniem 8 działających niezależnie siłowników, poruszających się z niemal półmetrowym skokiem w górę i w dół, co pozwala zasymulować w zasadzie każde nierówności. Ważna jest tu również częstotliwość pracy tych siłowników, która dochodzi do 100 Hz. Oznacza to, że taki siłownik może wykonać w ciągu jednej sekundy aż 100 ruchów. To niewyobrażalnie wręcz dużo. A w tym momencie jestem pod naczepą. Na spokojnie można przebadać podwozie. Ale za chwilę Wam jeszcze coś ciekawego pokażę. Przy testowaniu naczepy wysuwa nam się siodło, gdzie nam zabezpiecza naczepę przed dużymi siłami, a co najważniejsze, symuluje nam pracę ciągnika siodłowego. Za chwilę zejdziemy niżej i tam Wam jeszcze coś grubego pokażemy. Najniższy poziom. Wiecie, jak wydają poduszki w naczepie? Zobaczcie, jakie tutaj mamy potężne. Cała konstrukcja waży prawie 600 ton. Tu mamy dowód. A co najlepsze? Wszystko nam wisi w powietrzu. Stanowisko symulacyjne służy do badania prototypów naczep. Ale to, co tu widać na górze, to tylko wierzchołek góry lodowej, bo całe urządzenie znajduje się pod ziemią. Ono generuje przeciążenia sięgające 30 G. Drgania wywoływane przez ten sprzęt są tak silne, że bez odpowiednich zabezpieczeń i odizolowania stanowiska badawczego od rodzimego gruntu byłyby niebezpieczne dla okolicznych zabudowań. Dlatego stanowisko zbudowane jest na tak zwanej masie sejsmicznej. To 600 ton betonowego bloku, który 7 metrów pod ziemią osadzony jest na poduszkach pneumatycznych. W trakcie testu te 600 ton betonu, cały symulator oraz załadowana naczepa unoszone są na około 50 mm z użyciem tych poduszek. Nieźle. Jakie grube przewody. Wow. Super. Cieszę się, że jako tracker packer mogę Wam pokazać coś innego, bardziej związanego z trackerką niż tylko treningi na parkingu. Kto by pomyślał, że naczepa może przechodzić taki test? Silnik? Ja rozumiem. Ale naczepa? No widzicie, tutaj też nie ma miękkiej gry. Dlatego odpalajmy symulator i do dzieła. Symulacja ma być jak najbliższa rzeczywistości,
Ten test musi dawać odpowiednio duże zmęczenie naczepy w odpowiednio krótkim czasie. Na tym kończy się mój udział w testowaniu naczepy Wielton. W tym momencie staje 4 tygodnie na symulatorze i udaje na pewno poziomy wycisk. Pamiętacie, co wcześniej mówiłem, że symulator generuje takie siły, że jest w stanie zburzyć okoliczne budynki, ale sami widzieliście, że konstrukcja jest solidnie, porządnie zrobiona, więc nie mamy czego się obawiać.